Helsingor to miasto położone nad cieśniną Sund. Jest tu zamek Kronborg, znany jako miejsce, w którym Szekspir umieścił akcję Hamleta. Zamek Kronborg w przeszłości był królewską rezydencją i siedzibą garnizonu wojskowego. Cieśnina Sund ma w tym miejscu 4 km szerokości, a na jej przeciwległym brzegu leży bliźniacze szwedzkie miasto Helsingborg. Podróż promem między miastami trwa 20 minut. Brama prowadząca na dziedziniec zamkowy. Na dziedzińcu nie brakuje postaci ubranych w historyczne stroje. Obecny renesansowy charakter nadano zamkowi w trakcie jego przebudowy w latach 1574–1585. Po pomieszczeniach zamkowych przechadzają się postaci z Hamleta. To królowa Gertruda, żona króla Klaudiusza. Sala licząca 62 metry, podobno najdłuższa w Europie. W okresie letnim regularnie jest tu wystawiany Hamlet w skróconej dla turystów wersji. Niektórzy aktorzy z długiej listy wykonawców tytułowej roli dramatu Szekspira. Kaplica zamkowa otwarta w 1582 roku. Pomieszczenia są wyposażone w niderlandzkie meble z XVII wieku. Na ścianach tak zwanego małego holu wiszą tkaniny dekoracyjne przedstawiające duńskich królów. Powstały na zamówienie Fryderyka II i pierwotnie było ich 40. Fragmenty codziennego spektaklu Hamleta. W 2000 roku zamek został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do portu w Helsingør wpływa kolejny prom ze Szwecji. Na centralnym placu Helsingør stoi pomnik króla Eryka Pomorskiego, który w 1420 roku wybudował tu cytadelę Krogen, umożliwiającą pobieranie opłat od statków przepływających przez cieśninę.